Воистину слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господина и Отца нашего, Блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, и господина Высокопреосвященнейшего Григория архиепископа Вельского, и господина Преосвященнейшего Павла епископа Гайновского, и господина Преосвященнейшего Варсонофия и епископа Семиатицкого, священство, диаконство, монашество и весь прычет церковный,
да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Богом храни мою страну нашу власть и воинство, и я да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Бог посвятив своїх Бог Ізраїля, що дивний є Бог святих своїх. За цей час приїжджалибачми сімнені пару лет в прошлость, то побачилибачми, що віру святих не зналіśmy, тим святого Спиридона. Але Бог так хотів, щобми відкрили того Спиридона святого, відкрили його для себе, як того, який modli się za nas i dzięki niemu Bóg czyni cuda w naszym życiu. I wielu jest świętych, których w ostatnich latach poznajemy i przez to powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, który ich mobilizował i motywował do tego, żeby oni stali się świętymi, żywią Bogu. I powinniśmy też brać przykład z żywotów świętych. Jak mówią ojcowie, żywoty świętych to jest taka szkoła podstawowa życia duchowego. Jeżeli chcemy zacząć żyć duchowo, to powinniśmy zacząć przede wszystkim czytać żywoty świętych. Żywot świętego Spiridona myślę, że jest znany. A jeżeli nie jest znany, to proszę się zapoznać. Natomiast chciałbym przytoczyć jedną z historii. Kiedy był głód na wyspie Kerkira, przepraszam, na wyspie Cypr, o świętym na Cyprze, prosili rolnicy świętego o modlitwę i święty się pomodlił. Bóg zesłał deszcz i był urodzaj. I podczas tego urodzaju gromadzono zboże. Kto był bogatszy, gromadził go więcej, kto był biedniejszy, gromadził go mniej. Ale po paru latach, ze względu na grzechy mieszkańców Cypru, znowu była susza, zaczął się głód. I z tego się zaczęli cieszyć ci, którzy mieli więcej zboża. I był jeden taki bogacz, który trzymał swoje zboża w spichlerzach, żeby osiągnąć coraz to wyższą cenę. Kiedy już głód był powszechny, to wtedy on zaczął sprzedawać po bardzo zawyżonej cenie. I przyszedł do niego pewien biedny, który prosił go ze łzami. Mówi, ja nie mam za co wykarmić swojej rodziny, my umrzemy. Jeżeli dasz mi teraz, ja tobie potem oddam, tak? Ale daj, żebyśmy przeżyli. Bogacz powiedział, że wrócisz z pieniędzmi, to wtedy ci sprzedam. I ten biedak zwrócił się do świętego Spiridona, który był już w tym czasie biskupem. A Spiridon powiedział, pocieszył go, mówi, przychodzi mi na myśl, że jutro ty będziesz miał to zboże, a ten bogacz będzie prosił ciebie, żebyś wziął od niego tyle, ile chcesz. I nocą Bóg zesłał deszcz, który podmył fundamenty spichlerza, bogacza, i to zboże zaczęło płynąć, i biedacy zaczęli zbierać to zboże. Bogacz oprzytomniał i stwierdził, że to rzeczywiście jest za jego grzechy, i prosił, żeby biednych ludzi, tego biedaka też, żeby wzięli od niego za darmo zboże, żeby Bóg się zlitował. Bracia i siostry, my nie wiemy, jakie próby nas jeszcze czekają. Rok 2020, który się kończy, przyniósł nam zupełnie nową jakość życia. Niektórzy mówią, że bardzo trudną, ale ja mówię, że to jest bardzo piękny rok, dlatego że ten rok powoduje, każda sytuacja powoduje, że jesteśmy bliżej Boga. A jeżeli są sytuacje, które powodują, że jesteśmy bliżej Boga,
to jest to z punktu duchowego coś pięknego. Żyliśmy w dużym bezpieczeństwie i dużym komforcie. A teraz nie wiemy. Nie możemy planować. Nie wiemy, czy pojedziemy na wakacje, bo nie wiemy, czy będą loty. I czy znowu nie zamkną hoteli. Więc nasze plany tak naprawdę zaczęły być bardzo krótkoterminowe. I bardzo dobrze. Bo tak naprawdę my nie wiemy, czy do jutra dożyjemy. A planowaliśmy bardzo, bardzo odlegle, tak jakbyśmy żyli wiecznie. Musimy pamiętać, bracia i siostry, że każdy z nas ma coś, co czyni go bogatym. Nie zawsze są to rzeczy materialne. Czasami jest to mądrość, dobra rada, uśmiech. Czasami jest możliwość modlitwy. I my, jeżeli ktoś nas o coś poprosi, musimy mieć otwarte serce do tego, żeby dać. Podzielić się i rzeczami materialnymi, i tymi duchowymi. I myślę, że to jest dobra lekcja, którą czerpiemy właśnie z żywotu świętego Spirydona, który uczy nas, żebyśmy nie zatwardzali swojego serca w chwilach próby. Nie mamy teraz głodu. Sklepy są otwarte i w tych sklepach jest jedzenie. I każdy z nas, myślę, że ma tyle funduszy, które pozwalają mu przeżyć. I przeżyć jego rodzinie. I to jest wielka łaska Boża. Natomiast jeżeli przyjdzie czas trudniejszy, to musimy pamiętać, że Bóg wielokrotnie pokazywał cuda tym, którzy zostawiali ostatnie chleb, oddawali go biednemu. Przypomnijmy sobie w Starym Testamencie proroka Eliasza, który przyszedł do Sarepty Sydońskiej, do wdowy, i ona zbierała już ostatnie gałązki chrustu, bo miała tylko garść mąki i troszeczkę oleju, żeby przygotować taki chlebek dla siebie i dzieci. I ona potem powiedziała, że potem umrą, bo już nie ma nic, tak? A prorok Eliasz mówi, przygotuj najpierw to mi. I ona się posłuchała. Wszystko oddała. Nic nie miała. I co Bóg zrobił? Olej się zaczął wylewać, nigdy już go nie zabrakło jej w czasie tego głodu i mąka też się napełniła. I wielokrotnie mamy to przykłady i w Piśmie Świętym, i w historiach różnych monasterów, i w żywotach świętych. I myślę, że jeżeli każdy z nas by codziennie zajrzał do żywotów świętych, to te myśli, które się pojawiają, by pomogły mu rozwiązać wiele problemów w życiu codziennym. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą się uczymy od świętego Spirydona. Jego relikwie są do dzisiaj są widoczne. Jest wiele zdjęć, filmów, jak one wyglądają. To już prawie 1700 lat. I wiele też cudów się dzieje za jego stawiennictwem. Myślę, że każdy z nas tutaj obecnych coś zawdzięcza świętemu Spirydonowi i ta wdzięczność powoduje, że tutaj jesteśmy zebrani na nocnej modlitwie, która jest cięższą modlitwą fizycznie, ale jest lepszą duchową. I to uczy nas, że u Boga nie ma osób zmarłych. Wszyscy są żywi. A to jest bardzo radosne perspektywa. Szczególnie teraz, kiedy media nam codziennie podają liczbę zgonów, kiedy zaczęli umierać osoby z naszego otoczenia, zaczęły odchodzić. Nam się robi smutno, bo wiadomo, że tracimy kogoś, ale powinniśmy myśleć w perspektywie wieczności. Bóg nigdy nie zabiera osoby, która nie jest przygotowana. I być może te czasy są takimi czasami, które Bóg zrywa dojrzałe owoce, a my, jeżeli jesteśmy jeszcze tutaj obecni, to znaczy, że przed nami jest jeszcze trochę pracy. Ale nie bójmy się tego, bo Bóg jest miłosierny i kocha nas. I ta miłość powoduje, że jeżeli chcemy być z Chrystusem, będziemy Go prosić o to, żeby z Nim być, to On zrobi wszystko, żeby razem z Nim być. I żyjmy tak, każdego dnia, rano wstając, prosząc Boga o błogosławieństwo na dzień, a wieczorem dziękując za przeżyty dzień.
i miejmy otwarte serce na bliźnich, bo każdy z nas jest obrazem Bożym. Jeżeli chcemy zobaczyć Boga, to musimy popatrzeć też na drugiego człowieka oczami takimi, jak patrzy na niego Bóg. A Bóg wszystkich nas kocha. Niech modlitwy i błogosławieństwo świętego Spirydona będą z nami wszystkimi. Niech błogosławi was święty Spirydon, pomaga we wszystkich codziennych sprawach, żebyście byli tymi bogaczami, którzy mogą rozdać coś ze swego mienia, a myślę, że im więcej rozdajemy, tym więcej Bóg nam będzie dawać. Życzę spokoju na te prawie 2 tygodnie, które zostały do świąt. W różnych tradycjach od świętego Spirydona albo 2 stycznia to jest bardziej ostry post już. Można się bardziej przygotować, więc jeżeli ktoś ma takie pragnienie i chce to pokazać Bogu, że choć trochę go kocha i może się czegoś wyrzec, to jest to dobry czas, żeby jeszcze coś więcej do postu dorzucić. A jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął pościć, no to jest, można powiedzieć, ostatni dzwonek, żeby zacząć to robić. A Bóg przyjmuje, tak jak święty Jan Chryzostom pisze, nawet tego, co o 11 godzinie przychodzi, więc nie bójmy się tego. Jeżeli się nie udało jeszcze z postem, to zacznijmy od dzisiaj. Amen.